Jakim szefem jest Kłebo? Zdecydowanie luźnym. Nie mam nic przeciwko rapującym youtuberom. Mam mieszane uczucia. Okej, w lutym wychodzi pierwszy solowy album Sokoła. Czekasz na niego? Czekam, chętnie sprawdzę. A kim w ogóle dla twojego pokolenia jest Sokół? Sokół? Mhm. Na pewno jednym z ojców rapu, tak bym to nazwał. Może zbyt odważnie, ale przynajmniej ja tak sądzę. Swoją karierę zaczynałeś dość wcześniej. A czy dzisiaj, z perspektywy czasu, jest coś, co byś zmienił? Nie. Nic bym nie chciał zmienić. Jeden z raperów starszego pokolenia nazwał cię raperem dla dziewczyn. Co ty na to? Kurczę. To dobrze. Young Iggy czy Young Multi? Young Iggy. Jak myślisz, do czego część hip-hopowej sceny tak bardzo przeżywa fakt, że o co chodzi po tym, jak nagrał oldschoolowy album, zdecydował się na new school? Nie mam pojęcia, mi bardzo siedzi w obu wydaniach i lubię, jak ktoś miesza style. I na nowej płycie też ma trochę oldschoolowego flow, z tego co słyszałem przynajmniej po singlach. Ja jestem całkowicie otwarty na takie zabiegi. Najlepszy polski hip-hopowy numer minionego roku? Minionego roku? Moim zdaniem to, oczywiście w moim indywidualnym odczuciu, Płuca zlepione topami, Guziora. Peja czy Paluch? Paluch. Czy dla ciebie, jako przedstawiciela młodego pokolenia, pokolenia rapu, bify są jeszcze ważną częścią tej kultury? Dla mnie nigdy nie były. Zawsze ignorowałem jakiekolwiek bify, nie wsłuchuję się w disy. Dla mnie jest to niepotrzebne po prostu. Na którym miejscu zadebiutuje twój nowy album na Olisie? Miejmy nadzieję, że na pierwszym. Najbardziej hardkorowa przygoda z trasy, jak do tej pory? Hotel rodem z PRL-u. Kłebo czy Tako? Ciężko zdecydować. Obaj panowie są charyzmatyczni w swoim stylu, no ale może będę wierny swojej wytwórni, bo już Kłebo. A drażni cię fakt, że wizerunek dzisiaj w hip-hopie jest tak samo ważny albo ważniejszy niż skillsy? Tak, czasami mnie drażni. Ja bym wolał stawiać na samą muzykę zdecydowanie. Aczkolwiek czasami ma to swoje zalety. Ostatnio Wilku tutaj w CGM-ie powiedział, że kiedyś rap był drogą znikąd do czegoś, a dzisiaj jest odwrotnie. Dzisiaj jest z czegoś donikąd. Zgadzasz się z tym stwierdzeniem? Nie zawsze, ale jest to ciekawe stwierdzenie, bo czasami może tak się stać, jeżeli nie jest się zbyt uważnym. A który z raperów tak zwanego starszego pokolenia świetnie sobie radzi w nowoczesnym rapie? Włody. Okej. Okay. A co chciałbyś robić za 20 lat? Muzykę. No i to tyle. Dzięki.